Doktor Montessori uważała, że dziecko powinno się rozwijać holistycznie. Jej pedagogika powstała już więcej niż 100 lat temu. I od tego czasu dzieci, które chodzą do przedszkoli czy szkół montessoriańskich, mają sposobność rozwijania się w naturalny sposób, to znaczy zgodny z naturą dziecka. Kiedy nasze dzieci mają problem z rozwojem społecznym, wówczas nauczyciel uczy dzieci, jak rozwiązywać problemy społeczne. Nie jest to czas nauczania dzieci, powiedzmy, przedszkolnych liter, cyfr czy czegoś takiego. Nasze dzieci mają nauczyciela, który potrafi odpowiedzieć na każde wyzwanie danego momentu w ich rozwoju. Umysł małego dziecka jest bardzo specyficzny. Bardzo różni się od umysłu osoby dorosłej. Małe dziecko od 0 do 3 pochłania wszystkie informacje, które są w jego otoczeniu. Doktor Montessori nazwała to chłonnym umysłem. Dzięki temu dziecko potrafi nauczyć się wszystkiego tego, co jest w jego otoczeniu. Te doznania sensoryczne, które dziecko doświadcza w ciągu dnia, formują jego osobowość. Dziecko staje się w zasadzie otoczeniem, w którym się znajduje. Przykładem tego może być na przykład polska słabość do rzeczy tłustych i słonych. Nasze dzieci, kiedy były bardzo małe, takie pożywienie dostawały od nas. Jest to zwyczajowe w Polsce. Więc mają pewne zakodowane preferencje do takiego jedzenia, a nie innego. Od 3 do 6 roku życia specyficzny chłonny umysł, który dziecko posiada, zmienia się. Dziecko dokonuje wyborów. Są to wybory świadome. Tak jak w okresie poprzednim, były to nieświadome wybory. W tym okresie dziecko świadomie wybiera rzeczy, które lubi i nie lubi. Uczy się nowych informacji na podstawie informacji, które już uzyskało w pierwszym okresie, czyli od 0 do 3. Jest to bardzo podobne do tego, co my się uczymy. Każda informacja, którą ja teraz tutaj Państwu przekazuję, Państwo ją przyjmują i jak gdyby odbijają od tą wiedzę, którą już Państwo posiadają. Czyli jest to nakładane, przesiewana wiedza przez to, co my już wiemy o świecie i o dziecku. Tak samo robi nasze dziecko, które ma od 3 do 6 lat.